Was bez makijażu, po domowemu bardzo i z grzywką, która będzie obcinana w przyszłym tygodniu. Dlatego wygląda tak, jak wygląda. Co Wam dzisiaj chciałam pokazać? Mam jeszcze mokre włosy i chciałam Wam pokazać i przetestować też sama dla siebie taką opaskę z Klairs, która ma nam zakręcać włosy. Nie potrzebujemy tutaj żadnej temperatury ani nic. Musimy mieć tylko lekko wilgotne włosy i mamy sobie zawinąć właśnie na tą opaskę, jak się szykujemy na imprezę, czy na jakiekolwiek inne wyjście, albo właśnie jak śpimy. Także ja ją tu szybko odpakuję i zaraz będziemy ją testować. Z tyłu mamy instrukcję, mamy napisane, co robić, jak robić. I ta opaska ma tutaj płaski pasek właśnie tutaj na czoło, żeby nam nic nie przeszkadzało. I z tyłu ma zatrzask, który, o, tak się otwiera, ma zatrzask, żeby później, jak już będziemy odwijać włosy, tylko odpiąć i bez żadnego problemu właśnie ściągnąć, bez wyrywania sobie włosów i niszczenia loków. Także słuchajcie, zaczynamy. Grzywki nie będę robić, bo to będzie po prostu jakaś przesada. Dzień dobry. No i mamy ją tak właśnie luźno mieć, jak na hipisa. Ja sobie wyjmę grzywkę, bo wiem, że będzie mnie to wkurzać, jak będę spać. Także grzywkę sobie wyjmę i tak ją jutro podepnę. No to co? Zaczynam zawijać. Siadajesz, to jest za luźne. No ale zobaczymy. Zaczynamy zawijać. Dobra, już mi się to nie podoba. Odpina mi się to ciągle i jest to wkurzające na maksa. W ciężkich wojażach udało mi się. Tak to wygląda. Trochę sobie włosów wyrwałam, no ale życie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy się rano, jak będę rozplątywać. Mam nadzieję, że mi się to w nocy nie odepnie i że nie zrobię nic dziwnego z tym przez sen. Także trzymajcie kciuki, żebym rano wyglądała równie paskudnie jak teraz i zobaczymy, co z tych fal wyjdzie. Powiem Wam, że średnio to wyszło. Trochę są niektóre kawałki włosów, które wzięłam, są kompletnie proste, tak jak na przykład ten tutaj. Tu też z tyłu jest jeden prosty, te z przodu się fajnie wywinęły. No te mi się, te dwa mi się podobają. O, te tu sprężynki, zobaczcie, to jest fajne. Ale szczególnie ta. Ale reszta to jest, coś mi nie wyszło. Uważajcie przy zaplataniu, bo można sobie mocno włosy poplątać. Pierwsze wrażenie średnie. Zrobię jeszcze raz. Teraz już wiem, jak to wygląda. I zobaczymy. Na razie to jest po prostu efekt, który miałabym, jakbym zrobiła takiego kołtuna, znaczy tego, po prostu skręciła włosy w koka i tak spała. Także i to, było, i to jest szybciej niż ta opaska. Także na razie nie jestem zadowolona. Ale teraz już wiem, jak to się robi, także zrobię jeszcze raz i Wam pokażę nowy efekt. A tymczasem idę coś zrobić, podpiąć jakoś tą grzywkę. Będę wyglądała paskudnie, no ale życie. I co, widzimy się później z nową wersją. Witam Was w nieco innym kadrze niż to, co widzieliście przed chwilą, ale to dlatego, że wielokrotnie próbowałam dograć wszystko, wielokrotnie próbowałam Wam jeszcze raz pokazać tą opaskę. Niestety mój werdykt jest taki, że
na taką długość włosów, jaką ja mam, ta opaska się kompletnie nie nadaje. Próbowałam was 7 razy, żeby zawijać na różne sposoby i żeby cokolwiek z tego wyszło. I niestety. Także jeśli macie takie długie włosy, pozostają wam inne metody niż ta opaska. Natomiast jeśli macie krótsze, podlinkuję wam na dole film, który nagrała Ewka. I zobaczcie, jak u niej to wyszło na krótszych włosach. Natomiast mówię, na moje niestety to nie zadziała. I na pewno parę z was by tutaj teraz napisało komentarz, że a to pewnie dlatego, że twoje włosy są naturalnie proste i nie chcą się kręcić. Otóż moje drogie, moje włosy uwielbiają się kręcić. Tak, naturalnie to są moje proste włosy. Natomiast ja nawet na sucho 2 dni po myciu mogę zapleść warkocz, pochodzić w nim parę godzin bez żadnej wilgoci, bez zmaczania, bez żadnych produktów stylizujących. Na sucho zrobić warkocz, po paru godzinach go rozplotę i mam falę. Do tego stopnia moje włosy są podatne na wszelkie zmiany. Dlatego wiem, że gdyby ta opaska była ok na taką długość włosów, to wiem, żeby to zadziałało. Niestety właśnie problem jest taki, że jest tych włosów za dużo, jak na to średnicę tej opaski. I jak zawijam, to ostatecznie potem zawijam włosy na moje włosy, a nie na tą opaskę. Nie schną przez całą noc. Nawet raz miałam je chyba z 10 godzin w tej opasce i nie wyschły w ogóle. Więc siłą rzeczy to, co zostało wilgotne, jak zdjęłam z opaski, no to się potem rozprostowało, także niestety ta opaska na tak długie włosy się nie nadaje. Szkoda, bo myślałam, że będzie to szybka metoda właśnie, żeby się obudzić od razu w lokach. No ale niestety tak się nie da. Także ja wracam do lokówki i ewentualnych wałków. Ale mówię, nie chcę was zniechęcać, bo wiem, że na krótszych włosach działają, bo nie tylko widziałam filmy, widziałam parę innych filmów i 2 dziewczyny ode mnie z pracy mają też te opaski właśnie i mają włosy do ramion i idealnie im się piękne sprężynki robią, także po prostu mój pech tak długich kłaków. W ogóle nie wiem, co myślicie o tym kadrze. Nie do końca nie jest równe światło, ale może coś pokombinuję, bo tu mam okno i byłoby chyba lepiej w dziennym świetle jak najwięcej filmów robić niż w sztucznym. Także zobaczę, jak mi się to uda. Może coś tu wykombinuję, żeby bardziej ładniej siedzieć przy tym oknie z jednolitym tłem, a nie z syfem, który widzicie, jak robię testy na przykład. No ale nie o tym film. Także no, taka jest moja opinia na temat tej opaski. Mówię, nie przekreślam jej kompletnie, bo wiem, że na krótkich włosach działa, no bo mówię, widzę, jak dziewczyny w pracy używają. Natomiast jeśli macie takie długie włosy, to strata kasy. I niestety się to dla długich włosów nie nadaje. Tyle. Mam nadzieję, że ten test mimo wszystko się wam podobał. Dajcie mi znać, jakie są inne wasze metody na kręcenie, na szybkie kręcenie włosów bez używania ciepła, bo może mnie czymś zaskoczycie i z chęcią sobie właśnie zapożyczę waszą metodę do robienia fal i loków bez użycia temperatury. Także czekam na wasze komentarze, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!